Morze skrywa straszne tajemnice. Od podstępnych zjawisk, które zabiją cię w ułamek sekundy, po niewyobrażalnie zanieczyszczony region, niebezpieczeństw oceanu nie można lekceważyć. Ale na jakie niepokojące rzeczy powinniśmy być przygotowani w trakcie wyprawy nurkowej? Co kryje się za tymi niesamowitymi tajemnicami? I dlaczego jeden właściwy ruch może kosztować życie? Kamera uchwyciła ciekawy incydent. Widzimy kraba, który jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki został wciągnięty do rury gazowej. Gdy skorupiak zbliżał się do szczeliny w rurze, został złapany w niewidzialny uścisk i całkowicie znika. Nie wiedząc o tym, morskie stworzenie stało się ofiarą zjawiska znanego w kręgach nurkowych jako delta P. W prostych słowach odnosi się do różnicy ciśnień, która występuje, gdy woda przepływa z obszaru o wysokim ciśnieniu do obszaru o niższym. Jeśli woda nie przepływa, zasadniczo nie ma ryzyka, ale istnieje wiele sytuacji, w których może nastąpić ssanie śmierci. Należą do nich na przykład otwarcie zaworu, może to być także uruchomienie pompy lub wycięcie wnęki. Niebezpieczeństwo to dotyczy nie tylko krabów, ale także i ludzi. W 2015 roku niejaki Luke Seabrook udał się do elektrowni pływowej Nova Scotia Power w Annapolis Royal w Kanadzie, aby sprawdzić śluzę. Jednak 39-letni członek rodziny nie przeżył rutynowego nurkowania. Później odkryto, że brama nie była w pełni zamknięta, a Luke został uwięziony przez siły naporu wody. Jest to szczególnie zdradliwe, bo gdy tylko zdasz sobie sprawę, że zostałeś złapany w taki podmuch, już jest za późno. Nie da się go ani zobaczyć, ani usłyszeć. Biorąc pod uwagę dobrze znane zagrożenia związane z deltą P, możesz pomyśleć, że standardy bezpieczeństwa są wysokie, a ofiary bardzo rzadkie, ale tak nie jest. Analiza przeprowadzona w 2016 roku wykazała, że delta P jest odpowiedzialna za prawie 1/4 śmierci nurków. Większość z tych tragicznych incydentów jest spowodowana błędem ludzkim. Działania poszczególnych firm są zatem niekiedy mocno krytykowane. Aktywiści na rzecz bezpieczeństwa wzywają branżę do stosowania nowych technologii. Obejmuje to na przykład elektroniczne urządzenia pomiarowe do sprawdzania przepływu wody, które mogą wykrywać takie zagrożenia, zanim ktoś do niej wejdzie. Ponadto eksperci w dziedzinie hydrauliki powinni z wyprzedzeniem sprawdzać swoje plany nurkowania. To miejsce do nurkowania to masowy grób. Położone na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego Blue Hole może pochwalić się dwoma tytułami. Z jednej strony to jedno z najpopularniejszych miejsc nurkowych świata, a z drugiej Blue Hole jest opisywane jako najbardziej niebezpieczne miejsce do nurkowania. Podczas gdy Blue Hole to dziura w wierzchołku rafy, która miejscami opada pionowo na 110 metrów w głąb, ma również połączenie z otwartym morzem. Jest ono znane jako łuk lub katedra ze względu na swój charakterystyczny kształt. Nurkowanie przez to przejście jest jednak uważane za niebezpieczne, nawet wśród doświadczonych nurków. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy przekroczysz zwykłe limity głębokości ustalone przez stowarzyszenia. Jeśli chcesz zdobyć katedrę, powinieneś mieć doświadczenie w głębokim nurkowaniu i odpowiedni sprzęt ze specjalną mieszanką do oddychania. Ponadto mogą występować tam zdradzieckie i nieprzewidywalne prądy. Nawet nieoczekiwany problem wystarczy, by wytrącić nurka z równowagi i uruchomić zagrażający życiu łańcuch zdarzeń. Śmiertelne wypadki nurków w Blue Hole są rejestrowane od 1997 roku. Do 2011 zginęło tu 130 osób. Szacuje się, że od początku turystyki nurków we współczesnych latach 80. zginęło tutaj 300 osób. Większość ofiar to doświadczeni nurkowie męscy, ale tylko niewielu z nich udaje się odnaleźć, ponieważ ciała zwykle opadają na dno, a większość z nich nigdy nie opuszcza tego mokrego grobowca. W rezultacie krewni często nie mają już innego wyjścia, jak tylko odwiedzić niezliczone tablice pamiątkowe, które są przymocowane do skalnej ściany. Czy to tajemnica Trójkąta Bermudzkiego? Żaden inny obszar na świecie nie jest podejrzewany o bycie w zmowie z diabłem jak niesławny Trójkąt Bermudzki. Położony między Florydą, Puerto Rico i Bermudami, diabelski trójkąt wielokrotnie był sceną tajemniczych incydentów. Z pozoru wydaje się on pochłaniać przelatujące samoloty i statki jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a następnie te nigdy nie wypływają. Jednym z najbardziej znanych przypadków zaginięć jest historia lotu 19. 5 amerykańskich bombowców i samolot poszukiwawczy zaginęły prawie 80 lat temu. To samo dotyczy statku węglowego USS Cyclops oraz samolotu pasażerskiego Star Tiger. Ale jakie jest tło tych wydarzeń?
Czy istnieje wyjaśnienie tajemnicy trójkąta, które nie ma nic wspólnego z demonami czy czarną magią? Otóż istnieje. Zespół naukowców z Niemiec, Japonii i Stanów Zjednoczonych odkrył gigantyczne złoże lodu metanowego w Trójkącie Bermudzkim i być może rozwikłał tajemnicę zaginięć statków i samolotów. Bryły hydratu metanu mogą tworzyć się na dnie morskim pod wpływem ciśnienia z głębin. Jeśli wystąpią zmiany ciśnienia i temperatury, metan wydostaje się z kawałków hydratu i w pewnych okolicznościach wystrzeliwuje wybuchowo w ogromnych ilościach w kierunku powierzchni wody. Drobne pęcherzyki metanu, które unoszą się na powierzchni, tworzą mieszaninę gazu i wody o niższej gęstości niż normalna woda morska. Gdyby statek przepłynął przez ten zdradziecki dywan, mógłby gwałtownie zatonąć i zniknąć w oceanie. Proces zachodzi tak szybko, że załoga nie ma czasu na wezwanie pomocy. Teraz to wyjaśnienie zaginionych statków brzmi wiarygodnie, ale co w przypadku samolotów? Czy gaz wznosi się w niebo, gdzie zapala w silnikach? Otóż tak, dokładnie to podejrzewają naukowcy. Skażona radioaktywna łódź podwodna na dnie Oceanu Arktycznego. 7 kwietnia 1989 roku koszmar każdej załogi okrętu podwodnego stał się rzeczywistością. Kiedy radziecki atomowy okręt podwodny Komsomolec znajdował się na głębokości od 150 do 380 metrów, pękł zawór w wysokociśnieniowym przewodzie powietrza, powodując zapalenie się wyciekającego oleju. Chociaż załodze udało się wyprowadzić łódź na powierzchnię i w dużej mierze ją opuścić, płomieni nie dało się opanować. Po kilku godzinach kadłub pękł, a Komsomolec zatonął na dnie Morza Barentsa na Oceanie Arktycznym. Oczywiście dotyczyło to również dwóch reaktorów, uranu i plutonu na pokładzie, które od tego czasu leżały uśpione w jednym z najbardziej bogatych w ryby obszarów na świecie. Wiele szczegółów incydentu jest nadal niejasnych, ale istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że Komsomolec padł ofiarą wadliwej konstrukcji. Około 3 lat po incydencie statek badawczy odkrył niezliczone pęknięcia wzdłuż kadłuba ciśnieniowego tytana. Oficjalnie jednak nie wykryto żadnego poważnego zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Kolejne nurkowania ujawniły, że woda morska zaczęła rozkładać okładziny torped nuklearnych. Wkrótce potem odkryto, że pluton-239 wyciekał z głowic, po czym szyb torpedowy został uszczelniony. Od tego momentu osoby odpowiedzialne za ten projekt zastanawiały się również nad uratowaniem Komsomolca. Przedsięwzięcie to byłoby jednak niezwykle kosztowne, ale także bardzo ryzykowne. Kadłub w każdej chwili mógłby pęknąć podczas ratowania, dlatego ostatecznie zdecydowano się uszczelnić wrak galaretowatą masą. Ukończony w 1996 roku kadłub miał zapewnić ochronę przez 20 do 30 lat. Okres ten jednak dobiega końca. Nie wiadomo jeszcze jednak, jakie działania zostaną podjęte w dalszej kolejności. Ponieważ niewielkie ilości wydostającego się Cezu-137 bardzo szybko się rozcieńczają, obecnie nie ma zagrożenia dla życia morskiego ani dla okolicznej ludności. Toksyczne świadectwo ludzkości. Co robimy z niebezpiecznymi odpadami? Wyrzucamy je do oceanu. To, co na początku brzmi jak kiepski żart, jest smutną rzeczywistością. Wiele firm przemysłowych od dziesięcioleci wykorzystuje morze jako wysypisko na śmieci. Kilka lat temu u wybrzeży Los Angeles odkryto dziesiątki tysięcy beczek z odpadami, szczególnie wrażliwych. Wyrzucone substancje zawierały tzw. DDT, pestycyd, który używany był od lat 40. XX wieku do zabijania owadów. Ponieważ jednak podejrzewano, że substancja ta jest rakotwórcza, jej stosowanie zostało zakazane w większości krajów uprzemysłowionych w latach 70. Teraz naukowcy odkryli, że substancja chemiczna jest znacznie bardziej trwała niż sądzono. Badacze nadal byli w stanie wykryć oryginalne DDT na dnie morskim sprzed 70 lat. Skażenie obejmuje obszar większy niż San Francisco. Południowa Kalifornia była niegdyś centrum amerykańskiej produkcji DDT. Montrose Chemical Corporation w Torres produkowała insektycyd w ogromnych ilościach. Zanim Kongres wprowadził zakaz, w okresie od II wojny światowej do lat 80., każdego miesiąca u wybrzeży wyrzucano 2000 beczek szlamu zawierającego DDT. Czasami pracownicy wybijali nawet dziury w beczkach, aby szybciej tonęły. Pod koniec 2020 roku LA Times ujawnił, że wybrzeże Los Angeles było kiedyś wykorzystywane jako wysypisko DDT.
Dochodzenie, które nastąpiło później, ujawniło ponad 25 tysięcy beczek i łącznie 100 tysięcy obiektów stworzonych przez człowieka. Najnowsza analiza wykazała, że najbardziej skoncentrowana warstwa DDT znajduje się około 6 cm w osadach. Sieci trałowe i układanie kabli mogą zatem szybko wydobyć substancję chemiczną z powrotem, podobnie jak zwierzęta szukające pożywienia w dnie morskim. Substancja ta jest już związana ze szkodliwym wpływem na dziką przyrodę, na przykład wskaźnik zachorowań na raka u lwów morskich wzrósł w ostatnich dziesięcioleciach. Chcesz poznać kolejne przerażające fakty o oceanie? Na co czekasz? Kliknij subskrypcję naszego kanału i bądź z nami cały czas na bieżąco.